witajcie w następnej ale degustacji. Tym razem Kormoran świeże. 6%, przepraszam bardzo. Gdzież to jest? 6,2% alkoholu. Ekstrakt 12,5 wagowo. Świeże piwo jasne, pasteryzowane, składniki woda, sód jęczmienny i chmiel. Morska powieść. Mieszkańcy naszego regionu, emigrując do zagłębia Rury, stworzyli piwa dortmundzkie. Ich smak wywieźli z rodzinnych stron. Okej. Okay. Piwo świeże jest właśnie takim piwem, lekko słodkim i jasnym. Aby uzyskać piwo o powtarzalnym smaku w czasie filtracji, miesza się piwa z różnych leżaków. Piwowar próbuje i tak dobiera proporcje, aby zawsze było tak samo doskonałe. Świeże przez swoją wysoką pijalność jest doskonałym zwieńczeniem dnia po ciężkiej pracy. O kurna. O kurna. Ale historia. Mieszają i nasz mistrz mistrz piwowar blenduje różne partie, różne warki, aby uzyskać ten sam doskonały smak. Interesujące. Interesujące. Prawie jak whisky. Kapselek. Kormoran piwa ważone z pasją. Piwo jest złote, klarowne, piana szybko opadająca. Jak widzicie, mało co z niej zostało. Aromat słodowy, bardzo lekkie nuty ziołowe i metaliczne. Naprawdę bardzo lekkie. No mogłoby być trochę więcej tego tutaj. Zobaczymy jak smak. Niewielkie nasycenie. Piwo jest pełne, słodowe. Bardzo tak ładnie ułożone. Aksamitne. Jest troszkę goryczki, niedużej. Też jest taka jak aromat. Trochę ziołowa, trochę metaliczna. Ale słodowość tutaj przeważa. Nie powiedziałbym, że piwo jest słodkie, ale słodkawe jest. Wiecie co, no... Ładnie się dopije. Jest to takie piwo relaksacyjne, troszkę cięższe. I rzeczywiście po pracy takie piwo uspokaja, relaksuje. O, jakaś owocowość, co to jest? Chyba zielone jabłuszko niestety. Ale nie jest ono jakieś mega mocne. Także jak będziecie mieli szczęście, to możecie tego nie zauważyć. No i taka jakoś owocowość się tu przemyka. Wiecie co? Dosyć dobre. Dosyć dobre. Piszą jasny lager, ale tak w stylu Dortmundera, mocniejsze. Słodowe. Coś w tym stylu. Nie jest takie złe. Nie jest takie złe. Mogliby tylko zaadresować to. Aldehyd octowy, ale tak to okej. Okay. Tak to okej. Okay. Podoba mi się. Widzę się, że tak powiem, po pracy relaksując się z tym piwem. Tak. Okej. Okay.
Mam nadzieję, że ta recenzja Wam się podobała, tak jak podoba mi się to piwo. Dajcie łapkę w górę. Subskrybujcie kanał. Pamiętajcie o dzwoneczku, który będzie Wam przypominał o każdym nowym filmie na kanale, także będziecie na bieżąco. No a przez to nie opuścicie żadnej nowej, ale degustacji. Przynajmniej mam taką nadzieję. Przekażcie te pieniądze swoim znajomym. No i jeśli chcielibyście wspomóc ten kanał troszkę bardziej, możecie wysłać mi wirtualną kawę. Link jest w opisie. Wasze zdrowie.